Cześć wszystkim, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, drodzy podrywacze i drogie podrywaczki. W pierwszym materiale sprawdzałem dla was, jaki mężczyzna jest najbardziej atrakcyjny dla kobiet. Czy 20-letni, czy 30, czy może ponad 40-letni. Jeżeli jesteście ciekawi wyniku, to tutaj kliknijcie w kartę powyżej. A dzisiaj będziemy sprawdzali mężczyzn, która kobieta jest dla nich najbardziej pożądana. Czy taka 20, 30, czy może 40-letnia, czy zainteresowana. Interesują się tą starsi, ci młodsi? No właśnie, trzeba to oczywiście sprawdzić i nas, mężczyzn, stestować. Gotowi? No to zaczynamy. O wiele bardziej pospolite jest, że starszy mężczyzna jest z młodszą kobietą. Różnica wieku to jest tam na przykład kilka lat, albo nawet i kilkanaście. No to jest takie zdrowe, myślę. No nawet i więcej, bo miłość nie wybiera przecież. Ale z drugiej strony, żeby starsza kobieta, na przykład w wieku około 40 lat, związała się z 20-latkiem czy z 25-latkiem, no jest to rzeczywiście o wiele mniej spotykane na świecie, ale dzisiaj chciałbym to sprawdzić, bo utworzymy trzy profile. Jakie? No to już się przenosimy do pierwszego. Cóż to będzie za niewiasta? Już wam pokazuję. Julia została stworzona. Tak wygląda. Myślę, że no na pewno bardzo atrakcyjna młoda dziewczyna, 19 lat, na uniwersytecie studiuje, a opis brzmi: studentka stomatologii, podróżniczka, food porn, to jest zainteresowania. I tylko jeszcze jedna kwestia, błagam, nie zaczynaj od hej, co tam. Myślę, że profil jest najbardziej wiarygodny i kogo zainteresuje, to oczywiście zaraz zobaczymy, zatem przejdźmy do rozdawania lajków. Naturalnie wszyscy mężczyźni zostają zaakceptowani, nie patrzymy na to, czy ktoś wygląda tak, czy ktoś wygląda tak. Także wy wiecie, ale tu nie wiecie. O, skończyły się wszelkie polubienia, także moi drodzy, za 12 godzin powtórnie się spotkamy i zobaczymy, jak to wówczas będzie. Jedna kwestia, ile już Julii udało się zgromadzić par? Nowe pary 11 i proszę nawet dwie wiadomości. Dymitr, znowu jakiś test? Nie, no myślę, że nikt się nie domyśli, tym bardziej, że profil jest jednak jak najbardziej wiarygodny. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie jeszcze jedna kwestia, która teraz mi przyszła na myśl i muszę się z wami tym podzielić. Każda z kobiet będzie miała identyczny zakres odległości, identyczny zakres zainteresowania wieku, także wszelkie wartości, właściwości będą, myślę, homogeniczne i o to właśnie chodzi. Druga kobieta, kto to będzie? Sandra, lat 28, pani farmaceutka z dużymi zamiłowaniami do zwierząt. Dlatego... Jeżeli nie masz w spodniach anakondy, nie wiem. Nie wiem, czemu to śmieszy. Nie wiem właśnie, co brzmi. Czemu? No to jest tak. Ale nie wiesz, że jak prostackie masz węża w kieszeni, to nie wiesz, o co chodzi? No wiem, że jesteś po prostu... No ale nie! Co, ty pierwszy raz wiesz, że masz węża w kieszeni? No ja nie jestem chytry. Jest kotek, jest piesek. Dobra książka i snowboard. To jest pierwsza fotografia, tak wygląda druga. No to teraz zobaczymy, ile Sandra przyciągnie na pierwszy rzut oka mężczyzn, którzy się zainteresują. No to co? W prawo. Trzy pary na razie mamy, jeżeli chodzi o Sandrę, bez wiadomości dodatkowej. No to jest wynik ewidentnie słabszy aniżeli młodszej Julii. Ale dobra, to jest tylko początek. Nie liczy się, jak się zaczyna, ale liczy, jak się kończy. Też w przypadku kobiet. To co? Trzeci profil przed nami. No to panna Izabela stworzona, 38 lat. Cóż o niej mamy napisane? Prowadzę swoje studio projektowania wnętrz. Hobbystycznie uprawiam jogę i fotografuję przyrodę. Wieczorami dorabiam na maszynach CNC. Ja pierdolę, jaki opis! Ja pierdolę, nie wiem, wieczorami... Długie spacery i dobre wino. Jak wyglądają fotografie? I tu jest druga. Myślę, że bardzo atrakcyjna kobieta już w takim, no, dorosłym wieku. Nie ukrywajmy. Dobrze, no to w takim razie zobaczymy, kto wykaże zainteresowanie 38-letnią kobietą. Izabela. W prawo. Jestem mega ciekaw. No. Dobra, wszystkie lajki się już wyczerpały, zatem sprawdźmy, ile Izabela zdobyła. 17 par!
Widzimy się za 12 godzin i zobaczymy sobie, jak to wówczas będzie. Pamiętajcie, że fotografie zostały zakupione i mamy do nich pełne prawo licencji. Także nie bójcie się, nie jest tutaj nic niezrobione po fachowemu. Ale myślę, że chyba domyśliliście się, prawda? No to widzimy się jutro. Julia, 19 lat. Studentka stomatologii, podróżniczka, food porn, tylko błagam, nie zaczynaj od hej, co tam? No to ile, droga Juleczko, tutaj masz? 40 par. O, ile facetów napisało? Raz, dwa, trzy, cztery, 19. Patrz, jacy kurna jurni. Dobra, no to teraz tak zwanie druga tura następuje. Wszystko w prawo. No, wreszcie pary się wyczerpały. Możemy zobaczyć, jaki wynik Julia zgromadziła. Ciekawi? Ja mega. Ile mamy? 87 par! No, liderka! Liderka nasza! Dobrze, ile w takim razie mamy super lajków? 1, 6. 6 super lajków, 87 par i teraz liczymy, ile bezpośrednich wiadomości. Już tutaj dwóch mężczyzn napisało od razu. Raz, dwa, trzy. 21 wiadomości! Cóż pisali? Zobaczmy podryw. Tutaj kolega wysłał Giphy, czyli taki... No, takiego kotka, co się leni na tym... na łóżku. Stomatologia to chyba nie na tym uniwersytecie. Czy masz tak naprawdę na imię Andrzej? Ale ktoś połapał! Bo jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, przecież tam nie ma stomatologii, bo jest tylko na medycznym. Dobrze! Czujny Piotrek. No to mała prośba jeszcze do was, drogie dziewczyny. Oceńcie proszę, czy taki podryw, jak mężczyźni dzisiaj zaproponowali wobec Julii, byłby trafny. Napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście to jest ok, a my teraz szybko przenosimy się do kolejnej bohaterki, jakim jest, jaką jest Sandra. Tak, idziemy. 24 pary, ale to oczywiście jest pierwszy wynik, bo teraz musimy rzucić się w otchłań lajków. No to jedźmy. Teraz sprawdzamy, ile Sandra zdobyła. 60. O, myślę, że mniej. 75! No co ty? Sandrunia, ale poleciałaś. Dobra, ile wiadomości prywatnych? 17. Kurde! Hej Sandra, co tam ciekawego ostatnio przeczytałaś? No widzisz, też się facet interesuje. Piątkę ktoś wysłał. Kawa czy herbata? Spacer czy kolacja w restauracji? Trampki czy szpilki? Stringi czy bokserki? Wino czy whisky? I najważniejsze, cola czy Pepsi? Dużo pytań jak na pierwszy raz, myślę. Myślę, że chyba wiadomości delikatnie bardziej dojrzałe. Tak. O troszeczkę inny punkt zaczepienia. I ostatnia persona przed nami, Izabela, 38-letnia. Czy będzie w kręgu zainteresowań młodszych, a może i starszych mężczyzn? Sprawdźmy. 59. Ja pierdziu. Sprawdzajmy, ile udało się Izabeli zgromadzić lajków. Ciekawi? Ja bardzo. Przesuwam w dół. 129 par. Ja pierdziu. 129 par. No to pod tym kątem Iza rozgniotła towarzystwo. Ile wiadomości prywatnych? 36 wiadomości prywatnych. To nawet ja nie spodziewałem się, że tyle będzie miała. Dobra, ile ma superków? 8. Cudem wygrała. No dobrze, moi drodzy, zatem mamy podsumowanie na razie wstępne. Ja teraz będę jeszcze sprawdzał wiek i teraz sobie zobaczymy różne dane, jak będą się klasyfikowały. Zapraszam zatem na podsumowanie. Przeczytaj jeszcze kilka. A, wiadomości, właśnie. Sorry. Cześć piękna i młoda. Witaj, jak ci mija dzień? To już następne, ale to już nie możemy cię przeczytać, kolego. Żeby nie przedłużać, podejmę ryzyko. Już na początku. I zaproszę na wino, małą kolację lub kino. A najlepiej wszystko w pakiecie. Czyli takie na razie wiadomości takie badawcze, myślę. Cześć, jak ci mija dzień? Cześć, co tam? Nie są takie bardzo nachalne w ogóle. W ogóle myślę. Dobrze, no to moi drodzy, przeczytaliśmy jakieś wiadomości, poznaliśmy wszelkie informacje początkowe. Podsumowanie będzie najważniejsze. Od razu się do niego przenieśmy. Julia, lat 19, zgromadziła 87 par, 21 wiadomości
prywatnych 7 super lajków. Co mnie się rzuciło w oczy? Przekrój wieku od 20 tak do około 33 lat, natomiast trzeba tutaj bardziej zważyć na tę niższą, dolną granicę wieku. To ona bardziej wykazywała się zainteresowaniem. Komunikacja była prosta, nie była tak, nie wiem, wyszukana. To nie było nic takiego, że zainteresowanie na przykład stomatologią i bardziej w tę stronę, tylko od razu szybka propozycja, po prostu z bomby. Co można powiedzieć o Sandrze? Zgromadziła mniej par, bo 75, również mniej wiadomości, 17 i mniej super lajków, bo 2. Co tutaj, jeżeli można powiedzieć o wieku? Od 27 około do 34 lat. Tutaj pytania bardziej dotyczyły hobby i bardziej ludzie się skupili właśnie na tej materii, a nie jeżeli chodzi o jej, nie wiem, wygląd, czy on zainteresował się, pójdźmy na spacer, pójdźmy na to. Bardziej ludzie się skupili, aby zainteresować się opisem, aniżeli wyglądem. I myślę, że tutaj już wiadomości były bardziej stonowane, zważywszy na to, że mężczyźni chyba oczekują od Sandry takiej stateczności i bardziej upatrywali w niej żony, aniżeli przygodnej osoby. I Izabela, która moim zdaniem roztrzaskała dzisiejszą konkurencję i to naprawdę na łopatki, 129 par, 37 wiadomości prywatnych i 8 super lajków, dlatego od razu możemy napisać, że Izabela, przepraszam, zwycięża i to naprawdę z dużą nawiązką. Przekrój wieku od 30 do 45 lat. Zdarzyło się chyba tylko dwóch 20-latków, którzy mieli odwagę napisać do 38-letniej Izabeli. Wiadomości o wiele bardziej stonowane, tylko pytające, jak tam mija dzień, zwracanie się per pani, co też się bardzo mi rzuciło. I chyba to zważywszy na to, że mężczyźni nie chcieli spalić gruntu, tylko na początku wybadać, jaka to jest osoba. Także Izabela zwycięża i to naprawdę z dużą przewagą. Na drugim miejscu Julia i na trzecim miejscu Sandra. Także tak to się wszystko rozkłada. Jaki jest gust mężczyzn zatem? Chyba nie da się opisać. Każdy ma swój indywidualny i to jest moim zdaniem najpiękniejsze. Także moi drodzy, jeżeli podobał wam się ten materiał, to byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jakbyście wrzucili łapkę w górę, wpadli na Face'a i na Instagrama i piszcie, cóż teraz chcemy sprawdzić na aplikacjach randkowych. Padały propozycje, że może facet z ciekawymi zainteresowani, ale z nieciekawym wyglądem i odwrotnie. No to jeżeli chcecie, to wbijcie ich kilka tysięcy. A teraz powodzenia, drogie amory. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Wszystko już dzisiaj zostało powiedziane. Kto zwyciężył? Izabela, Sandra czy Julia? Nie. Zwyciężył ten kanał. Chcesz być uczestnikiem tego zwycięstwa? Tutaj na górze zasubskrybuj i wejdź tu i tu. Nie pożałujesz.